Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami i z Duchem Twoim. Witam was, moi drodzy, dzisiejszy piątek, który obchodzimy pod opieką świętego Romualda Opata. Żył w X-XI wieku w Rawennie, był mnichem benedyktyńskim, ale potem udał się do Camaldi jako pustelnik i tam swoim wpływem, swoją gorącą modlitwą, postawą zgromadził wokół siebie podobnych sobie i stał się założycielem kongregacji zakonnej Kamedułów. Niezwykle surowy zakon. W Polsce mamy Kamedułów w Krakowie. Na Bielanach mamy tylko resztki takich domków kamedulskich, pustelniczych i kościół przepiękny został na Bielanach, tam gdzie jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ale domki jeszcze pozostały takie pustelnicze. Każdy z nich ma taki maleńki domek, ogródek i już jak już tam zamieszka, to już tam nie wychodzi, oddaje się tylko rozważaniu, modlitwie, w milczeniu. Do tych domków też przyjeżdżali nas ludzie, żeby odprawić rekolekcje. Jednym z tych domków na Bielanach, nazywa się domkiem królewskim, tam przyjeżdżali królowie na rekolekcje, modlitwę, skupienie i tak jak pustelnicy zamieszkiwali, żeby wymodlić dobre rządy i mądre kierowanie innymi. A więc święty Romuald, założyciel Kamedułów, dziękujemy Bogu za jego życie i jego dzieło, które przetrwało, patrzmy, od XI wieku aż do naszych czasów. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Światłem ciała twego jest oko. Jeżeli więc oko twoje jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeżeli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Zarzucani jesteśmy ostatnio różnymi wiadomościami o straszliwych aferach na najwyższych szczeblach bogactwa i władzy w Polsce i za granicą. Ci milionerzy, którzy już mają wszystkiego pod dostatkiem, jeszcze tam oszukują, żeby zdobyć jeszcze więcej. No dziwne to jest, bo jeżeli można zrozumieć biedaka, który trochę cierpi z głodu i na bazarze coś ukradnie, no to jeszcze wiadomo, że ratował swoje życie, może czy chciał głód zaspokoić. Ale ci ludzie opływają we wszystko. Mają ponad to, nie są w stanie tego w żaden sposób skonsumować, tego co mają. I jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. Jak to wytłumaczyć?
No chyba tylko taką pokusą złotego cielca, który każe padać przed sobą, bo jest złoty, bogaty i chciałoby się mieć coraz więcej i więcej. Jest taki pewien instynkt posiadania w człowieku i on jest dobry, bo pozwala nam przeżyć, zatroszczyć się o siebie, o swoich najbliższych i to jest instynkt zdrowy. Ale bywa tak, że staje się przedmiotem kultu. Właśnie to posiadanie, żeby koniecznie mieć i mieć jak najwięcej. I to już jest jakieś rozbudzenie żywiołów w człowieku, a żywioły są ślepe. Tak jak żywioł seksualny, czy każdy inny, poznawczy, żywioł posiadania w człowieku. Jak się go rozbudzi, to on potem pochłania człowieka, jak pożar, jak powódź. Człowiek jest bezradny. Dlatego trzeba mieć ten dystans nie tylko wtedy, kiedy się ma te miliony, czy też ewentualnie jakieś groszaki, ale w każdej sytuacji. Człowiek powinien opanowywać ten instynkt, bo on go może potem pochłonąć, tak jak każdy żywioł jest bardzo potrzebny, ale może człowieka pochłonąć. Wielki król Dawid w psalmach się modlił: Boże, nie daj mi bogactwa ani biedy, tylko daj mi to, co jest konieczne do życia. Rzeczywiście i bieda człowieka zniewala, poniża, i bogactwo czyni go nieopanowanym, jest zagrożeniem dla człowieka. Pan Bóg, Stwórca całego świata, flory, fauny, popatrzcie, zwierzęta wszystkie są pochylone, one właściwie cały czas zajmują się szukaniem jedzenia, pożywienia. Trochę odpoczywają, ale w zasadzie to zawsze tak mają swoje zainteresowania ku ziemi skierowane. Człowiek jest wyprostowany. Inaczej niż wszystkie stworzenia na świecie. Człowiek patrzy przed siebie, patrzy w górę, patrzy w niebo. A więc jest zupełnie inny niż cały świat stworzeń. Jest twórcą kultury, ma swoje pragnienia duchowe, stara się je tak czy inaczej zaspokajać. Jest wyjątkiem w całym stworzonym świecie. No, o czym świadczy, żeby były te wartości wyższe niż tylko posiadanie, które właśnie zniewala człowieka, także nawet potrafi czynić go złoczyńcą, żeby ten swój instynkt jakoś zaspokoić. Mamy w naszym kraju wspaniałe przykłady, kiedy Polska traciła wolność, trzeba było ją zdobyć, jak ludzie dla wolności tracili całe fortuny, ogromne. Szli do powstań, wiedzieli, że im zabiorą wszystko, ale jakoś machnęli na to ręką, woleli stracić nawet te elementarne warunki do życia, byleby zdobyć to, co było wartością największą, w tym wypadku wolność. W naszych czasach komuniści kusili przynależnością do partii, zapisz się, będzie ci lepiej, no i wielu oczywiście za tym poszło, ale wielu było takich, którzy się nie skazili i mieli rzeczywiście nieco trudniejsze warunki może, ale zachowali honor, godność, wierność ludziom, Panu Bogu i to było ich wartością wyższą niż ta chęć posiadania. Dlatego wsłuchujemy się w te słowa dzisiaj Pana Jezusa: nie skarbcie sobie skarbów na ziemi. To, co konieczne, tak. Trzeba koło tego chodzić, zdobyć, żeby nie brakowało. Ale zawsze człowiek musi rządzić światem. Człowiek jest wezwany do tego, żeby czynić sobie ziemię poddaną. Ziemia, choćby nawet kusiła wielkimi bogactwami, czy jakimiś innymi dobrami, nigdy nie może zapanować nad człowiekiem. Jak pięknie napisał Mickiewicz, człowiek jest urzędnikiem wysokiego stanu.
wysokiego stanu. Cały świat służy Jemu, a On tylko Panu. Tak więc dziękuję Panu Bogu za ten wysoki stan, do jakiego nas powołał. No i nie dajmy się nigdy skusić pozornym dobrem, które niesie ziemia i jej wartości, a które mogą nas zniewalać, bo przecież do wolności powołał nas Chrystus. Amen.